Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i dziś zapraszam was do naszego co poniedziałkowego mailboxa. To będzie już trzeci raz. Mam nadzieję, że na ostatnim się nie zanudziliście. Postaram się zrobić to jak najszybciej, ale też wiecie, chcę po prostu wam tutaj jak najlepiej odpowiedzieć na pytania, które zadajecie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze szybciutko sprawdzę, czy aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa, bo jak wiecie, ten nowy komputer, on mi tutaj takie psikusy płata, że po prostu nie ogarniam go. Także dobra, za moment wracam. Okej, jestem z powrotem i teraz jednej dziewczynie będę tutaj musiała wytłumaczyć tą rzecz, dlaczego jest to otwarte. Słuchaj, chciałam to nagrać chwilę wcześniej i już to czytałam, ale okazało się, że mikrofon był źle podłączony, nie do tego gniazda USB, do którego powinien i po prostu się nie nagrało to, co gadałam sobie. Mam nadzieję, że teraz już wszystko jest ok. Przepraszam cię za to i przeczytam jeszcze raz oczywiście. Lara Crazy Keep. Witaj Aciu, mam do ciebie trzy pytania. Czym sterujesz konia w SSO, myszką czy strzałeczkami? To znaczy, ja mam tak, że po prostu sobie obracam obraz myszką, ale steruję wsadem, czyli WASD. Jaką herbatkę lubisz najbardziej? Bardzo, bardzo, bardzo lubię zieloną z cytryną. Ale to już wtedy wiecie, są takie zestawy, nie że tam wstrzykuję cytrynę sobie, tylko są takie właśnie, że zielona z cytryną, czy zielona z czymś tam, to bardzo lubię, nie lubię tam dosypywać cukru żadnego, albo lubię zwykłą czarną herbatkę, ale też z cytrynką koniecznie, to już wtedy taka dolewana, wyciskana, niam, 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 wtedy jest pyszna. Bardzo cię doceniam za to, że umiesz kochać nas tak bardzo, jak możesz w ten inny sposób. Tak. Kocham was tak jak przyjaciół. Wiecie dobrze, że inaczej kochalibyście chłopaka, rodziców czy przyjaciółkę. To jest właśnie taka inna miłość, po prostu przyjacielska. Jesteś najlepsza, tyle w temacie, co tu dalej pisać. Jejku, dziękuję. Dziękuję, że jesteś. To ja dziękuję wam, że wy jesteście. Pozdrawiam, przytulam, całuję i kto wie co jeszcze. Ciebie, Godziaka, wszystkich twoich widzów. Co jeszcze? Tego się nie doczytałam wtedy. Twoją rodzinkę, Shailę, przepraszam, jak źle napisałam, Shailę, no nic nie szkodzi, by nie było tego E, to by było ok. I twojego przyszłego, na pewno fryza. I twoje inne przyszłe koniki. Ojejku, dziękuję ci ślicznie, ja ciebie też bardzo, bardzo pozdrawiam. Kinga z Pomorza, okolice Gdańska. Ojej, dziękuję, słuchajcie, naprawdę, wow, dziękuję. Dobra, lecę dalej. Izabela, wybaczcie. Witam, Atko. Pisząc lasek. Pisząc to oglądam trzeci mailbox. Trzeci? To już jest czwarty? O kurczę. Jesteś najlepszą starstablową youtuberką. Dziękuję bardzo. Chciałabym z tobą porozmawiać przynajmniej na Skype'ie. Na pewno kiedyś porozmawiamy, Izabelo. Długo cię oglądam i chciałabym, żebyś mi odpisała. Nie zmuszam. Jeśli odpiszesz, zacznę skakać i krzyczeć. O, mówiłaś o tym nowym koncie na SSO. Podoba mi się ten pomysł i polecam serwer Lasek. Uwielbiam cię. Jeśli chodzi o nowe konto, to ono będzie się co jakiś czas zmieniać. W sensie założę sobie serwer na tym koncie, nowe konto na nowym serwerze i będę go zmieniać, żeby było sprawiedliwie dla każdego. Uwielbiam cię, chyba się powtarzam. Zawsze robisz spotkania, kiedy kończy mi się Star Rider, smuteczek. Ojejku, przepraszam. Jesteś super i piękna. Ojejku, to wy jesteście cudowni. Ja nie uważam się za piękność, dlatego się nie pokazuję. Pozdrawiam rodziców, a w szczególności mamę i tatę. Ojej, ja też pozdrawiam twoją mamę i twojego tatę bardzo serdecznie i ciebie oczywiście też. I oczywiście was, Lauro i Godziaku. Dziękuję bardzo, jesteś naj... Opowiem coś o sobie, ale na pewno tak cię to interesuje. Bardzo mnie to interesuje. Jestem Iza, mam 10 lat, jeżdżę konno i jestem harcerką. O wow, zawsze chciałam być harcerką, ale mnie wkręcił wolontariat, wiecie, przy dzieciach niepełnosprawnych, dlatego że była możliwość, jak oprowadzaliśmy na hipoterapii dzieci niepełnosprawne, to później dostawaliśmy za to na przykład godzinę jazdy konnej. No i ja przychodziłam zawsze po szkole, słuchajcie, do tej fundacji, czyściłam, sprzątałam tam wszystko w tych stajniach, po to tylko, żeby właśnie pojeździć sobie
I też właśnie byłam gdzieś w Twoim wieku, także fajnie. Bardzo się cieszę, że masz pasję i rozwijaj ją. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych widzów. Jeśli są błędy ortograficzne, to przepraszam, nic nie szkodzi, każdy popełnia błędy. Pozdrawiam Cię jeszcze raz. Ashley, droga Atakamo, hej, jestem Twoją widzką od około pół roku. Uważam Cię za najlepszą YouTuberkę. Jej, dziękuję, nie uważam się za taką, naprawdę. Są o wiele lepsi ode mnie w tym, co robią. Na pewno są lepsi. Słuchajcie, ja nie jestem tutaj perfekcjonistką i tak dalej, i tak dalej. Robię to, co mi w duszy gra. O, jakie są zadania? Jak są zadania na SSO? Nie chce mi się ich robić, ale gdy włączę Twoje filmiki, od razu mam chęć. O! Takim jestem troszeczkę paliwem. Twój głos jest bardzo ładny, potrafi wyciszyć człowieka. O, to super. Bardzo się cieszę. Bardzo bym chciała, abyś jak najdłużej nagrywała filmiki na SSO. Nie przejmuj się hejtami. Oni ci tylko zazdroszczą. Wiem, że było ci smutno, gdy musiałaś sprzedać swojego konia. Mi trudno by było rozstać się z jednym koniem, który nazywa się Polon. Ale są jeszcze inne. Tak, ale te inne nie są już te same, prawda? Ja mojego konia mam w serduszku na pierwszym miejscu i on zawsze tam będzie. To jest jego miejsce takie specjalne i on mnie po prostu wiele nauczył, nauczył mnie cierpliwości. W ogóle pierwszy własny koń, myślę, że u każdego takie miejsce specjalne zajmuje. Jak założysz skrytkę bocztową, na pewno ci coś wyślę. Może kiedyś zrobisz spotkanie z widzami? Mam jedno pytanie. Jak nazywa się twój ulubiony koń w realu? Jeśli chodzi o real, to teraz konno nie jeżdżę niestety, bo nie mam na to czasu. Nagrywam, pracuję i wypada to tak słabo dość, także no i poza tym jest zima, także na razie nic w tym kierunku nie robię niestety, ale mam nadzieję, że niedługo do tego wrócę. Mam nadzieję, że mi wyślesz coś, jasne, skrytka pocztowa będzie, czekam, oczywiście czekam bardzo na wasze listy. Bardzo cię pozdrawiam i Godziaka i twoją rodzinę. Buziaki, sorki za błędy jak były, nie było, nie było. I kochani, słuchajcie, ja nie będę odpisywać dziś, teraz na filmie, po prostu odpiszę wam później, jak będę się naumiem tego takiego o serduszka. No, ja ciebie również bardzo pozdrawiam, twoją rodzinkę i dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Andrejna, Summer Wood. Cześć, Ata. No hej. Hej, Ata, chciałam napisać tylko, że jesteś najjoutuberką. O, masz piękny głos, naprawdę starasz się dla nas i wkładasz w swoje filmy dużo serduszka. Tak, jeśli chodzi o to, to akurat najwięcej, ile mogę. Zawsze po szkole zerkam, czy nie ma nowego filmu. Dzięki tobie gram teraz w SSO i zaraziłam nimi moje koleżanki. Ojej, jak super. Oglądam cię dość długo, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba od wakacji 2016 roku. Oj, to już, no to już prawie pół roku. Jesteś naprawdę miłą osobą. Wybacz mi, że piszę do ciebie w tym samym dniu, co otwierałaś inne listy. Nic nie szkodzi. Nie zmieniaj się. Kochana moja, nie zamierzam. Nie zamierzam. Twoja fanka. Pozdrowienia dla Godziaka, ciebie i całej twojej rodzinki. PS. Gdybyś mogła odpiszesz? Tak, odpiszę. Oczywiście później wam poodpisuję. PS. Nie chcę tego po prostu robić na odcinku też, żeby tego nie przedłużać, wiecie. Bardzo, bardzo dziękuję. Tobie, ciebie również pozdrawiam raz jeszcze, chyba to mówię, ale okej. Bardzo dziękuję, naprawdę się cieszę. W ogóle długo mnie oglądacie już niektórzy, naprawdę. Dobra, Rozali. Hej, Ata, bardzo lubię twoje filmy. W nich jest coś takiego, że po prostu chce się je oglądać. Większość filmów jest bardzo nudnych, a twoje takie nie są. Najbardziej podoba mi się seria z grą Starshine. O, dzięki tobie sama chciałabym ją mieć. Jak zobaczyłam twoją serię z Horse Heaven, to zainstalowałam sobie tą grę, ale niestety nie mam żadnego ogiera. Same klacze. O, ojej, więc prędko nie przestawaj nagrywać, bo wszyscy lubią oglądać twoje filmy. No nie wszyscy, ale dziękuję bardzo. Pozdrawiam cię cieplutko. Ja ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tak miłą wiadomość, naprawdę. Tak jak mówię, wszystkim wam podpisuję później. Od razu na wstępie, Violet, od razu na wstępie zacznę, że nie wiem jak się przywitać, więc może po prostu tak. Cześć. No i super. Cześć. Jestem twoją fanką. Jakbym nie była, to bym tu nie pisała. I zawsze chciałam do ciebie napisać, ale jakoś nie mogłam się do tego zebrać. Nie będę przedłużać, bo chcę, aby to też miało jakiś sens. Bardzo lubię twoje filmy i chciałabym mieć taki talent jak ty do montowania. Twoje intra są przepiękne. O, dziękuję, ale to nie jest talent, kochana. Ja kiedyś zrobię taki tutorial, jak fajnie zrobić intro, naprawdę w chwilkę.
Sama nagrywam na YouTube, ale nie chcę się promować, więc nie podam kanału. A czemu? Mogłaś podać. Jasne, że mogłaś. Nic tutaj, ja nie powiedziałam, że nikt nie może. Ja chcę was promować. Ja chcę, żebyście wy się rozwijali. Chcę, żebyście rozwijali swoje pasje. Także tutaj jak najbardziej możecie podawać swoje kanały. Kochana Violet, no, słuchaj. Słuchaj. Możesz w komentarzu napisać twój kanał. Mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Nagrasz kiedyś z Godziakiem? Myślę, że tak, słuchajcie, on planuje w ogóle nagrać w przyszłym tygodniu odcinek z Horse Heaven, taki bonusowy na swoim koncie, także jeśli macie ochotę, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, pozdrowienia dla ciebie, Godziaka, twojej rodzinki. A, dziękuję bardzo i ciebie również pozdrawiam, twoja fanka Violet. Dziękuję, dziękuję, lecimy dalej. Nicole, hej, Ata, nazywam się Agnieszka i mieszkam w Tucholi. Oh, mam tam ciocię i chciałam cię pozdrowić, Godziaka. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jejku, z Tucholi, ale fajnie. Bardzo lubię ciebie, lubię. Oglądam cię od około 700 plus subów. Oh, bardzo mi się spodobały twoje filmiki od czasu pierwszego odcinka. Bardzo się zmieniłaś. Bardzo? Naprawdę? Mi się wydaje, że wcale. Bo nie chciało ci się czytać tekstu, zadań itp. A teraz jesteś troszeczkę inna, ale lepiej, nigdy się nie zmieniaj. To znaczy, nie chciało mi się czytać tekstu zadań, ale wiecie dlaczego zaczęłam? Zaczęłam dlatego, że później nic nie rozumiałam i było takie, no, no cholerka, no, nic nie rozumiesz z tego, co czytasz, nic nie czytasz, dlatego nie rozumiesz, bez sensu. Mam nadzieję, że się nie zmienisz. Nie, 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 staram się nie zmieniać. Jaki jest twój ulubiony koń oprócz fryza? Ślązaki, uwielbiam, one są takie wielkie, takie misie fajne. Wolisz, jak SSO dodaje nowe konie czy zadania? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo konie, bo jestem kolekcjonerką, bo tak mi wyszło na quizach. Chyba konie. Chociaż wiecie, zadań żadnych nie mam, tak żeby się trochę przydało. To na tyle, nie mam więcej, bo reszta już chyba wiem. Odpiszesz? Odpiszę, odpiszę, KC, KC. Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie i dziękuję za wiadomość. Lorelai, Ice Bridge. Hej, kochana Atuś. Piszę do ciebie, bo jesteś moją ulubioną youtuberką. W ogóle zobaczcie, jak starannie napisany list. Ja cię. Raz już przez ciebie prawie rozwaliłam laptopa. Ojej, dlaczego? Dlaczego? Dziś są moje imieniny. Jesteś dla mnie ważna, bo ty dajesz mi i mojej siostrze otuchy. Ojejku, jejku, jakie to miłe. Obie kochamy koni i mimo iż rodzice nie pozwalają nam ich mieć. Ja już nie pochlipujemy po kątach. Dodałaś nam siły i stokrotnie dziękujemy ci za to. Mam nadzieję, że będę mogła ci się kiedyś odwdzięczyć. To jest oddzięk dla mnie, że piszecie do mnie, że oglądacie filmy, że jesteście i dziękuję wam za to. I kochane, nic się nie dzieje. Teraz nie macie konia. W przyszłości na pewno będziecie mieć. Jeśli będziecie w to wierzyć, popracujecie, na pewno wam się uda. Ja trzymam kciuki. Marty, PS, nie martw się, ja ci pomogę w sama wiesz czym. Odpiszesz mi jakoś dłużej? Będę miała na uwadze twoją wiadomość. Mam nadzieję, że nie zapomnę, jak będę odpisywać po odcinku. Także buziaczki, dziękuję za wiadomość. Pozdrawiam. Lecimy dalej. Kora. Cześć Ata, na początku chciałabym pozdrowić ciebie i całą twoją rodzinę. Bardzo cię lubię i oglądam cię od 100+. Ojej, zobaczcie. Na live w poprzednią niedzielę wysłałam ci donaty z pseudonimem Cori. A chyba pamiętam. Traktuję cię jak najlepszą przyjaciółkę, która umie mnie pocieszyć w każdej chwili, oglądając twój film. Ojej, właśnie ja też was tak traktuję, jak przyjaciół. Dlatego dziękuję ci bardzo, bardzo się cieszę. PS, małe zapytanie. Jakbyś chciała wyjechać za granicę, to gdzie? Jeszcze raz pozdrawiam. Słuchajcie, oglądając Dudki, tak nabrałam ochotę, żeby wyjechać na Florydę, ale ja boję się strasznie samolotów. Leciałam raz, tak mnie bolały uszy, jak lądowaliśmy, że naprawdę później byłam 3 dni głucha, dlatego że, no właśnie, nie wiem, coś, to ciśnienie czy co, ale chyba bym nie wsiadła już do samolotu, także chyba nigdzie, chyba wolę zostać tutaj w kraju na ziemi, na nogach. Ale dziękuję za wiadomość, bardzo, bardzo, buziaczki, pozdrawiam. Lecimy dalej. Alice. Hej kochana Atakamo, uwielbiam oglądać twoje filmy, zwłaszcza ze Star Stable. Najbardziej lubię live, które oglądam, ale na nich nie jestem. Masz taki przyjemny głos. Mam pytanie. Czy też tak miałaś, że
Nie miałaś zadań, tylko te serduszka z reputacją i czy trzeba robić właśnie te serduszka? No niestety tak, kochana, to jest reputacja, która odblokuje ci później dostęp do nowych zadań i trzeba ją wbijać. Niestety, ona jest okropna. Jesteś wzorem do naśladowania, bo jesteś taką sympatyczną osobą. Ojej, dziękuję, ale nie uważam, żebym była wzorem do naśladowania. To, co robisz, jest niesamowite. Nagrywasz dla siebie, ale i dla nas. Może to nie jest coś niesamowitego, ale jednak jest to coś, co my uwielbiamy, tak samo ty, jak i my. Dokładnie, ja bardzo lubię nagrywać. Mała rymowanka dla ciebie. Wiem, że lubisz. Oczywiście, że tak. A taka mama fantazję, przyjaciół i wyobraźnię. A tożsamość ją kochają i codziennie oglądają. A taka ma będzie sobą najlepszą dla nas osobą. Ojej, jak super! Bardzo się cieszę, że mogłam tu coś napisać. Pozdrawiam gorąco ciebie i wszystkich, którzy cię znają i oglądają z chmurki. Sunbeam Meadow, chyba tak. Fajnie by było, jakbyś mi napisała jakieś miłe słowo. Na pewno napiszę, na pewno napiszę. Jejku, jaki tytuł. Dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, kochana, buziaczki. Amira. Cześć, Ata, może mnie pamiętasz z ostatniego odcinka, ale to nie tak ważne. Chciałam ci podziękować za to, że nagrywasz Starshine, bo bardzo chcę poznać tę historię, ale nie mogę nigdzie znaleźć tej gry. Jeśli wiesz, skąd ją wziąć, możesz powiedzieć. Możesz wejść na Atorożce, tam jest mała podpowiedź. Jeśli nagrasz wszystkie odcinki tej gry, będę bardzo wdzięczna. No słuchajcie, postaram się. Czekajcie, będę musiała zrobić cięcie, żeby się napić, bo już mnie chrypka łapie. Także pozdrawiam ciebie, Amirko, i mówię, wejdź na Atorożce, tam jest mała podpowiedź co do tego Starshina. A ja zaraz wracam. Okej, kochani, już jestem. Mam nadzieję, że teraz będę miała troszeczkę lepszy głos, nie zachrypnięty taki. Mam też herbatkę i lecimy dalej. Saga. Witam cię, droga Atakamo. Twoja osoba jest dla mnie przykładem. Jesteś moją idolką i najmilszą osobką, jaką znam. Ojejku, dziękuję bardzo. Moim pierwszym filmem obejrzanym były Magiczne Konie. Bardzo dużo osób, słuchajcie, zaczęło właśnie oglądać mój kanał od tego filmu. Nie wiem dlaczego. Bardzo podoba mi się twój głos. Jest jak anioł. O, no, dziękuję. Mam kilka wierszyk. Tak? Atuś, nasz kochany jest dobrze wychowany. A te boli głowa, bo od spamu słów boli ją już głowa. Godziak wszystkich błaga i się stara, żeby Ata miała jak najlepiej. No, stara się, kochana. Dziękuję bardzo. Buziaczki, pozdrawiam. Nie mam pojęcia, to chyba było pozdrawiam? Ja również bardzo cię pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze. Zita. Czesiata, jesteś najlepsza na całym świecie i na YouTubie. O nie, na pewno nie, ale dziękuję. Jesteś w tym nagraniu bardzo dobra i rób to dalej. Nigdy się nie zmienia, jesteś najlepsza. Gdy mam zły dzień, włączam twój kanał i od razu mi lepiej. O, pozdrawiam ciebie i Godziaka. Całuski, proszę odpisz. Sorry za, ale mi kratkowało. Nic nie szkodzi. Ja wiem. Ale dziękuję bardzo. Odpiszę, tak jak mówię, po odcinku, także na pewno dostaniecie odpowiedź ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam. Hej, Atakama, to znowu ja, Aloma, więc na początku listu, już po raz trzeci, chcę powiedzieć, że jesteś the best. 10 powodów, za które kochamy Atem. Za szczerość, za SSO, za Alicję, za mailboxa, za to, że zawsze jesteś miła, za koleżeństwo, oj, za to, że jesteś zawsze miła. No, tak, staram się, ale wiecie, jeśli ktoś mnie wkurzy, to tutaj. Za Horse Heaven, za wszystkie twoje filmiki, za vlogi ze stajni, których jest bardzo mało, niestety. No, za wszystko inne. A co inne? Dziękuję bardzo. Jakie fajne to było w ogóle. Pytania. Ulubiona maść Mustanga. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ta Buana, taka, która jest teraz w tej aplikacji. Ta taka fiordzia maść. Ulubiona gra. Chyba Simsy, SSO i Alicja. No i Skyrim. No i Fallout. I Tomb Raiderka. Ale dobra, te takie, wiecie, główne. Ogólnie bardzo lubię grać. Ulubiony YouTuber. Chyba Agnieszka Grzelak, Dudki i kogo ja tam jeszcze oglądam? Na pewno Merkej ten. Na pewno Janna Osiecka. Kasiulcia jest bardzo fajna, dopiero zaczyna, także zapraszam na jej kanał. Nagrywa dużo Simsów. Twoja najlepsza internetowa przyjaciółka, jeśli. Aha, no i oczywiście Alien, no przecież. Twoja najlepsza internetowa przyjaciółka, jeśli mogę wiedzieć. Internetowa przyjaciółka.
Wiecie co? Ja ogólnie wszystkich traktuję raczej jako przyjaciół. Także wszyscy, wy wszyscy. Ulubiony gwiazdozbiór. Leo, Leo, kochana, Leo. Szóste ulubione danie? Chyba naleśniki z Toffee. O, nom, nom, nom. Wolisz chodzić w bluzkach z krótkim czy z długim rękawem? Lubię z długim, bo wiecie, co ja lubię robić? Naciągać tak sobie te rękawy właśnie tak na dłoni i one są tak mi cieplutko i takie fajne to jest. Lubisz pierogi? Oczywiście najbardziej lubię z twaroszkiem takie podpiekane na patelni i sobie posypać cukrem. Jak nie wiecie, to sobie spróbujcie, bo są pyszne. To tyle. Pozdrawiam Ciebie i widzów. O, ja Ciebie też, buziaczki, aloma, cześć. A, nie zamknęło się. Po co ja to zamykam? Przecież jak otworzę nową, to się na tym... Dobra. Niektóre wyrazy bez X. Oczywiście, Weronika. Aciu. Cześć, Ata, nie chcę się za bardzo rozpisywać. No jasne, widać. Więc napiszę krótko i na temat. Oglądam Cię już od około rok i od razu pokochałam Twój głos. No ja ogólnie mam rock kanał, także od samego początku, który jest uspokajający. Gdy nagrałaś grę Horse Heaven, od razu pobrałam ją na telefon. Bardzo się cieszę, że wytrzymałaś z nami tak długo i prawie nigdy się nie denerwowałaś, nie straciłaś cierpliwości. Byś się zdziwiła, byś się zdziwiła. Staram się. No ja sezon nazywam się Weronika South Web i gram na serwerze Sambin Meadow. Mam do Ciebie małą prośbę, byś pozdrowiła moją koleżankę w Austrii, Auristella, ojejku, strasznie trudne imię, Auristella Dolphin Road. W realnym życiu zwę się Julia. Oczywiście pozdrawiam Twoją koleżankę no nie umiem. Auristella. Nie wiem, jak to się odmienia nawet. Kurczę, nie chcę źle tego powiedzieć. Ale ja muszę pozdrawiam, tak? I ciebie również. W realnym życiu nazywam się Julka, moja BBF Anastazja. I twoją BBF pozdrawiam, Anastazja też. Moim marzeniem jest, żebyś odpisała mi na ten list. Nie nalegam, ale byłoby mi bardzo miło. Pozdrowienia z całego klubu Seal Farmers. Oczywiście wzajemnie pozdrawiam ciebie i twój cały klub. Buziaczki, odpiszę, odpiszę na pewno. Lecę dalej. Hej, Ata, jestem twoją fanką i mam pytanie. Robisz, że masz tyle star coinsów. Jak to robisz, że masz tyle star coinsów? Pozdrowisz mnie? Ode mnie godziaka. Jasne, pozdrowie, dziękuję. Star coinsów mam tyle ze względu na to, że je zbieram. A jak wiecie, dostajemy je co tydzień, czyli na przykład w miesiącu mamy 400, z tego 200 wydaję na tą stajenną. No i wystarczy, że doładuję sobie raz za 500 w miesiącu. A to jest 20 zł, no więc to nie jest aż taki wydatek. Tym bardziej, że czasami są te podwójne, no więc ja z tego korzystam na pewno. Dlatego, kochana, dlatego i pozdrawiam cię. Mogę być na którymś z twoich filmików i pozdrów na filmiku. Alisa, pozdrawiam. Ale aha, tu jest jeszcze druga wiadomość. Jeśli chodzi o bycie na filmie, oczywiście możesz być. Ja nikogo przecież z kadru nie wyrzucę. Ja cię normalnie kacę. Ja ciebie też normalnie kacę. Tylko nie wysyłajcie właśnie podwójnych wiadomości, bo to wtedy blokuje innym szansę, żeby się tutaj dopisać. A ta, jesteś moją ulubioną youtuberką. Mam pytanka, czy będzie live w tym tygodniu? To było pisane pewnie tydzień temu, więc w przyszłym tygodniu będzie teraz, tak. Ile znasz się już z Godziakiem? 4 latka. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? To jest straszne pytanie. Ja lubię ogólnie bardzo dużo piosenek, także nie umiem ci na to odpowiedzieć. Nie potrafię. Jakie jest twoje ulubione danie? To już mówiłam. A ta, czy byś mogła mi odpisać? Oczywiście, oczywiście odpiszę. Bardzo cię kocham i pozdrawiam. Liczę na to, że kiedyś twoja córka przejmie kanał, ale to pewnie za 20 lat. O, moja córka! O, chciałabym. Przepraszam za telefon, jeśli słyszeliście, ale no niestety. Dobra, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam, Margaret. Na pewno się odpiszę. Hej Acia, o, to twoja przyjaciółka, znaczy przyjaciółka tej przyjaciółki wcześniejszej.
Hej, a ta jesteś jedną z najlepszych youtuberek. Oglądam cię, odkąd doszły nowe fryzyjczyki sportowe. O, to też długo. Jesteś super, super. Czy będzie niedługo jakiś rajd i czy mogłabyś pozdrowić moją koleżankę? Właśnie, Weronika Southweb. No, ale śmiesznie to wyszło. A w realu Julia, a ja Anastazja. Czyli to twoja przyjaciółka faktycznie w realu, okej? Okay. Czy będzie jakiś rajd? No ogólnie bardzo często robimy sobie taki rajd z trenowaniem na live'ach, także inaczej jakoś się myślę tego nie pogodzę, bo i tak wszyscy się nie widzimy, ale zobaczymy, może coś się da zrobić. Fajnie by było dostać odpowiedź na list, byłoby mi bardzo miło, nie musisz tej wiadomości odczytywać na odcinku, nie zależy mi na tym, bardziej będę się cieszyła jak ją odczytasz. Wierszyka nie napiszę, nie mam pomysłu i w pierwszy dzień świąt w pokoju na wrotkach złamałam rękę i mi się źle pisze. Ojejku, przepraszam cię, że złamałaś tą rękę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Wiem, jak to boli. Ale mi ściągają. Ojejku, czekaj, drugi. A jest szósty, czyli już jesteś bez gipsu. Ale super. Pozdrowionka Sunbeam Meadow i od całego klubu Seal Farmers. Masz super głos do wybierania koni. Dziękuję, Kasia, cię z całego serduszka. Pozdrawiam ciebie, oczywiście twoją przyjaciółkę, buziaczki. Esmeralda Dolphin Pie. Diamond Pie. Diamentowe ciasto, tak? Cześć, Ata, oglądam cię od ponad roku. Pamiętam, że znalazłam ciebie od filmiku z siostrą. To chyba był randomik. Tak, słuchajcie, bo kiedyś właśnie nagrywałam sobie takie randomiki, ale przestałam, nie wiem czemu. Wiem, że większości osób umiesz poprawić humor. Mi też. Pytanka, czy lubisz, gdy widzki nazywają się fankami? Właśnie. Chodzi mi tu głównie o to, że często młodsze osoby piszą: jestem twoją fanką, fanem, przeszkadza ci to? Powiem wam, że akurat przeszkadza to może złe słowo, złe określenie, ale dziwnie się z tym czuję, no bo nie czuję się na tyle dobra w nagrywaniu, na tyle sławna, nigdy się nie będę taka czuła, żeby ktoś mówił, że jestem kimś takim, by mówić do mnie, że mam fanów, tak? Ja mam widzów, mam kanał i widzów, którzy mnie oglądają, a nie fanów. Ja zawsze będę tego zdania. Jesteśmy przyjaciółmi na tym kanale, a nie ktoś tutaj jest lepszy i gorszy. Czy będzie odcinek ze Starshine? Anna i Alex, oczywiście, bo mówiłaś w którymś odcinku Starshine, że masz wszystkie części, a te dwie po angielsku. I czy umiesz to przetłumaczyć? Czy będziesz to tłumaczyć? Postaram się zrobić to w taki bardziej profesjonalny sposób, dlatego może to nie wyjdzie jutro ten odcinek ze Starshine'a, a dopiero w przyszłym tygodniu, bo po prostu będę musiała to sobie przetłumaczyć. Pozdrawiam cieplutko, przytulam ciepło. Odpiszesz, odpiszę. Buziaczki, buziaczki, ja również Ciebie pozdrawiam. I dziękuję za wiadomość. Anna, hej Atuś. Już kilka tygodni temu próbowałam do ciebie napisać, ale skrzynka była pełna. Chciałabym jeździć na koniach, ale nie mam za bardzo jak. A mój tata pracuje, a moja mama ma dużo obowiązków w domu. Zazdroszczę ci takiego wielkiego rozwoju na YouTubie. Mam dopiero 197 subów. To bardzo dużo i tak bardzo dużo. Na pewno to pierwszy krok, że zaczęłaś. To już jesteś jakby u celu. Kochana, wystarczy. Ja powiem wam jedno fajne zdanie. Nigdy nie rezygnuj z czegoś, co wymaga czasu, bo czas i tak upłynie. I jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz po prostu, czy wyjdzie, czy nie. Także spokojnie, powolutku dąż do tego. Na pewno wyjdzie. W Star Stable już gram około rok, a mam ledwo 14 poziom. No to faktycznie. A co się dzieje, że mało grasz? Pewnie masz obowiązki. Masz według mnie idealne życie. Tyle osób do ciebie pisze i masz tyle pytań. Ja jak proszę o pytanie, dostaję je takie dziwne. Masz wspaniałe pomysły i kocham oglądać twój kanał. Masz według mnie idealne życie. Kochani, nie, to nie jest tak, że ja mam idealne życie. Wam się wydaje tak. Ja sobie tutaj usiądę, nagram, ale poza nagraniami też muszę żyć, pracować, obowiązki w domu i tak dalej, i tak dalej. Nie jest wszystko tak bezkłopotowo, Wiecie o co chodzi, że nie wszystko łatwo przychodzi po prostu w życiu. Niestety. No akurat jeśli chodzi o osoby, które do mnie piszą, to tak, to wy jesteście wspaniali. Masz bardzo uspokajający i przyjemny głos. Spróbuję wymyślić jakiś wierszyk.
Dziś pojawił się nowy film z aktualizacji czy z zadań, a u kogo pojawił się on? U tej najlepszej naszej Aci. O, nie umiem zbytnio wymyślać wierszy, ale się teraz spieszę, aby zdążyć i mieć to miejsce w twojej skrzynce. Byłoby miło, jakbyś pozdrowiła mnie i mój klub Royal Jarls Club. Pozdrawiam oczywiście twój klub. Dziękuję, że czytasz. Dziękuję, że napisałaś i pozdrawiam ciebie, Anna. Bardzo dziękuję za wiadomość. Joanna, bardzo fajne imię. Hej Ata, moja ulubiona youtuberko. Youtuberko czy youtuberko? Youtuberko, nie wiem jak to się mówi dokładnie. Mam jedno pytanie. Czy na kanale pojawi się jeszcze Zotajkon? W najbliższej przyszłości raczej nie, ale mogę pomyśleć nad inną serią z Zo związaną. Bardzo podobała mi się ta seria i z chęcią obejrzałabym kolejne odcinki. Jak miło. Pozdrawiam ciebie, twojego chłopaka, całą rodzinę i trzymam kciuki, abyś uzbierała na wymarzonego konika. O, dziękuję. Również ciebie pozdrawiam i twoją rodzinkę, owszem, też buziaczki dla ciebie i dla nich. I dziękuję bardzo za wiadomość. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, ile jesteśmy dopiero na połowie. A ja nawet nie wiem, ile się nagrywa. Okej. Okay. Mam na imię Hanna. Han, okej. Okay. Oglądam cię od niedawna, ale już przy pierwszym filmie, który obejrzałam z twojego kanału, wiedziałam, że jesteś super. Moim zdaniem jesteś wzorem do naśladowania. Masz bardzo ładny głos. Chcę zadać ci kilka pytań. Ojej, dziękuję bardzo. Dud czy DZW? DZW oczywiście. Anglik czy koń lipicański? Chyba Lipican. Chociaż nie. Anglik, ten skarogniady. Czy lubisz sok pomarańczowy? Bo ja kocham, uwielbiam sok pomarańczowy. A nektar to już w ogóle. Pozdrawiam ciebie i Godziaka i całą twoją rodzinkę, a ja ciebie i całą twoją rodzinkę pozdrawiam. Bez, czy mogłabyś mnie pozdrowić? Byłoby mi bardzo miło. Oczywiście, tak jak mówię, pozdrawiam ciebie, buziaczki, buziaczki. Dziękuję za wiadomość. Doris. Ach, kochana Aciu, chciałam ci powiedzieć, że codziennie sprawdzam twój kanał, a jak nie ma żadnego filmu, to troszkę się smucę. Bardzo doceniam, co dla nas robisz. Pamiętasz mnie z live w soboty? Pomyliłaś swoją postać z moją. Aha! Dzięki za pozdrowienie. I mam pytanko, bo jak chcę pobrać Alicję online, to nie mam tej opcji z chmurką, a nie chcę pobierać tego programu Torrent. Nie wiem, co zrobić. Przepraszam, że ta wiadomość jest taka długa. Nic nie szkodzi. Odpiszesz, please. Kurczę, wiesz co, myślę, że z takim zapytaniem powinnaś napisać do supportu na Alicji. Tam na Facebooku oni mają swoją stronę Alicja Online Polska i tam możesz do nich napisać. Myślę, że oni tobie spokojnie odpowiedzą. Pozdrawiam, pozdrawiam, odpiszę na pewno. Doris, poczekajcie za chwilę, znowu muszę cięcie zrobić. Okej, okay, lecimy dalej, przepraszam was za te cięcia, ale kurczę, tutaj do mnie wypisują na Facebooku. Czekałam oczywiście na wiadomość, dlatego musiałam przerwać, ale już jestem brania. Hej Ata, oglądam cię od 3 miesięcy i jesteś bardzo pozytywną osobą. Jesteś najlepszą youtuberką, nigdy nie przestanę cię oglądać. Oj, nigdy nie mów nigdy, pozdrawiam ciebie i Godziaka. Branie, ja ciebie również pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i troszeczkę przyspieszymy, bo naprawdę ten odcinek będzie mega długi. Riley. Hej Ata, na wstępie chciałabym powiedzieć, że jesteś moją ulubioną youtuberką. Gdy nie potrafiłam zrobić jakiegoś zadania, na twoim kanale zawsze była odpowiedź. O, jak miło, dziękuję. Trafiłam na twój kanał, ponieważ na polecanych pojawił mi się twój filmik. Suchar. Jak nazywa się płacz małego ryczka? Wycieryczka. Wycieraczka. Małego raczka. Aha. Myślę, że ci się spodobał. Pytanko. Jak nazywał pewnie się mój koń Liberto. Moim marzeniem jest, żebyś mi odpisała. Pozdrawiam ciebie, Godziaka, twoją rodzinę i wszystkich członków grupy Atorożcy. Pozdrawiam serdecznie, Riley. Również pozdrawiam. I oczywiście odpiszę ci, tak jak mówiłam, po odcinku. Michal? Nie umiem przeczytać. Michel, chyba tak. Hej Ata, czy spotkałybyśmy się, żeby razem pogadać, ale w SSO? Chciałabym cię znowu zobaczyć, bo na live mi nie wystarczy. Jeśli chodzi o spotykanie się tak bezpośrednio z kimś, to ja raczej nie mam na to czasu, kochana. Staram się nagrywać to jak szybko mogę, żeby zdążyć, wiecie, później z pracą i tak dalej. Popołudniami też nie bardzo mam jak. Dlatego no, takie spotkania są, jeśli ktoś mnie spotka, to totalnie randomowo, także bardzo, bardzo cię przepraszam i pozdrawiam.
Amelia, jestem na tym samym serwerze, ale na live, ale cię nie widzę. Pozdrawiam, Amelia. Dlatego, że po prostu jest ogranicznik 50 osób, wokół siebie można widzieć, dlatego pewnie mnie nie widzisz. No niestety tak to jest. Kurczę, głupio zrobili z tym akurat. Ale dziękuję bardzo i pozdrawiam. Natalia, hej Ata, jak na początku mówię, że pozdrawiam ciebie, Godziak. Aha, już na początku. Dziękuję bardzo. I Godziak też na pewno dziękuję, bo jest w Pradze teraz. Nie zmieniaj się, nagrywasz super odcinki, starasz się i nie przejmujesz się hejtami. Czekam na kolejne odcinki. Pa! Pa, Natalko, i pozdrawiam ciebie również. Co do hejtów, bywa różnie. Słuchajcie, bywa różnie. Wiktoria. Cześć, Ato. Na początku przepraszam, że w liście nie ma czerwonych serduszek, ale mam laptopa, a jak wiesz, na laptopie nie da się ich zrobić. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Przepraszam, że nie ma czerwonych serduszek. Nic nie szkodzi, kochana. Czerwone serduszka nie są najważniejsze. Najważniejsza jest treść. Oglądam cię bardzo dawno, jesteś moim wzorem do naśladowania. Też chcę zacząć nagrywać na YouTubie i być taka jak ty. Miła, zabawna, kochana i uczciwa. Jesteś naprawdę super. Ojejku, dziękuję. Ale super. Super wiadomość. Nagrywaj, nagrywaj, trzymam kciuki. Nie wiem, jak bardziej mogę wyrazić to, co do ciebie czuję. Ojej. Chodzi mi o to, jak bardzo cię lubię, szanuję i podziwiam. Przestańcie z podziwianiem, nie ma czego podziwiać, naprawdę. Jesteś najlepszą youtuberką na świecie, Kace. Pozdrowienia dla Godziaka, ciebie, Alien, twoich widzów i całej twojej rodzinki. A ja również dziękuję ci za pozdrowienia, pozdrawiam ciebie, twoją rodzinkę, rodziców. I buziam, ściskam, trzymaj się. Bardzo dziękuję za wiadomość. Sabrina, jak nastoletnia czarownica. Była kiedyś taka bajka, prawda? Hej, Ata, jesteś moją ulubioną youtuberką. Nigdy nie przestawaj nagrywać. Będziesz kontynuować serię z My Frizo. Raczej nie, słuchajcie. Ręce w górę, ręce nisko. Kocham Atę ponad wszystko. Ale fajne! Pozdrowienia z Lasku. Kinga. Kingo, buziaczki, dziękuję za wiadomość. Pozdrawiam. Zagadki, jak nazywa się ser wyrzucony za burtę i koń wyrzucony za burtę? Kurczę, będę musiała pomyśleć. Nie mam pojęcia. Lecę dalej. Pozdrawiam cię, Lana. Zuzanna Skyhall. Hejka, to znowu ja. Pamiętasz mnie? Jeszcze raz bardzo cię przepraszam za mój klub. Ach, nic się nie stało. Niestety potem spotkanie odeszły trzy osoby, ale cóż, chciałam się zapytać, czy będzie kiedyś live z oceniania kanałów na YouTubie? Wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że było spotkanie właśnie mojego klubu z innym klubem. I zamiast, słuchajcie, miłego spotkania, to osoby ciągle zadawały mi pytania, a kiedy zdjęcia, a kiedy to, a czy mogą, a tu, a tamto. Po prostu za bardzo było to zakręcone wokół mojej osoby i mój klub był zdenerwowany i tamten klub był zdenerwowany i po prostu to nie wyszło. Niestety. Czy będzie live z ocenienia kanałów? Myślę, że tak. Myślę, że może nawet jeszcze dzisiaj. Ja nagrywam to w poniedziałek, także zobaczymy. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie ciebie, Godziaka, twoich widzów oraz twoją przyjaciółkę, która pewnie to ogląda. Myślę, że tak, że ogląda to, dlatego że jest bardzo daleko ode mnie i nie możemy się widywać na co dzień. Mam nadzieję, że ogląda się, ogląda to też. Ją pozdrawiam i ciebie, i twoich rodziców, i super, super, i twoją przyjaciółkę również. Zuzanno, dziękuję bardzo za wiadomość. Lecim Aloma. No i widzicie, słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy. Proszę was, bo to jest naprawdę chamskie wobec innych. Michal, znowu ty? Znowu ty? Hej, Ata, czy mogłabym być w twoim klubie? Zależy mi na dobrym klubie. Już jest konkurs, także. A twój klub wydaje mi się przyjazny, jesteś miła, więc to chyba najlepszy klub SSO. Twoi członkowie są uśmiechnięci, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ty jesteś uśmiechnięta. Specjalnie dla ciebie przyniosłam się na ciacho. O, jak miło, ale jeśli chodzi o klub, to jest konkurs. Do 15 macie czas na wysyłanie. Nina. Ata, ja w tym roku będę miała 9 lat i mogę do klubu, please. Ja nie umiem rysować i nie mogę nawet wysłać czegoś i jesteś najlepszą, please, zaprosisz do klubu. No słuchaj, kochana, nie mogę robić wyjątków. Jeśli zrobiłam konkurs, to zrobiłam konkurs. Niestety, ale pozdrawiam cię, buziaczki. Adel. Ojej, ojej, ojej.
Ojej, hej, Acia, piszę do ciebie ten list, ponieważ chcę napisać, jak trafiłam na twój kanał oraz inne rzeczy. A więc zaczynajmy. Jak codziennie oglądałam sobie filmiki ze SS, oglądnęłam i automatycznie włączył mi się kolejny film. To był twój. Dokładnie pamiętam, który to. Sprawdzenie graczy. Obecnie pierwszy odcinek na twoim kanale. Bardzo mi się spodobał i zaczęłam cię oglądać. Oglądam cię od bardzo długo. Nie pamiętam już dokładnie ile. Do tej pory jesteś moją ulubioną youtuberką. Ojejku, dziękuję. Nie przestawaj nagrywać. Kocham ten twój anielski głosik. Jej. I zawsze jak cię słucham, to jesteś szczęśliwa. Oczywiście, że tak. Ja jestem na górze bardzo szczęśliwą osobą. Naprawdę, staram się, nawet jeśli dzieje się coś złego, to staram się widzieć w tym jakieś pozytywy, tak? Nie zawsze się da, ale staram się. Myślę, że przeczytałaś ten list, ponieważ piszę go już trzeci raz. Ojej. Za tamtym razem miałaś pełną skrzynkę. Serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTube Adele Opalburg. Dopiero zaczynam nagrywać na SSO. Mam teledysk, możesz wpaść, jeśli chcesz. Pozdrawiam cię cieplutko oraz Godziaka. Ja ciebie również pozdrawiam. Pewnie wpadnę, jeśli będę miała troszeczkę czasu. Buziaczki, mam nadzieję, że wy wpadniecie i będziemy tak się razem, wiecie, tutaj edukować. Lecimy dalej. Moje marzenie się spełniło, żebyś mi odpisała. O, super. Hej, Ata, jestem Karolina i mam parę pytanek. Ostatnio były live'y i byłaś na tym samym serwerze, co ja. Czy zmieniłaś go na stałe? Jestem na ciachu, od zawsze. Czy będziesz nagrywała kiedyś, kiedy twoja stajnia będzie w budowie, kiedy będzie budowana, jakieś vlogi TP? No jasne, kochani, Boże, wy będziecie pierwsi na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. Na pewno tak. Pozdrowisz, pozdrawiam cię oczywiście, Karolino. Przy okazji chcę ci powiedzieć, że mój ulubiony youtuber to Blołek, ale youtuberka to ty i nigdy o tobie nie zapomnę. Jasne, ogólnie ja nie czuję się najlepszą youtuberką, nagrywam to, co lubię i jeśli oglądasz Blołka, to super, super, że go lubisz, super, że jego twórczość też ci się podoba. W końcu po to są youtuberzy, żeby właśnie wam się to podobało. Ja totalnie, gdybyś powiedziała, że jestem na trzecim, dziesiątym miejscu, nic by się nie stało, ja się i tak cieszę, że mnie oglądasz, także super, dziękuję. Dziękuję, że jesteś. Też jestem chora, więc zdrowia dla Godziaka. O, Godziak już wyzdrowiał, także dziękuję. I waszą rodzinkę. PS, kiedy zobaczyłam, że Wysoso stoi obok ciebie, popłakałam się ze szczęścia. Ojejku, dziękuję, że jesteś. Możesz mi coś odpisać. Bardzo bym była szczęśliwa. Najszczęśliwsza na świecie. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo cię lubię. Odpiszę na pewno i ciebie również pozdrawiam, buziaczki. Selena. Dzięki, a w dodatku wiesz, spodobały mi się twoje na aktu i kiedy można wysłać rysunki. Powiem ci wiersz. Star Stable, Star Stable, Acia jedzie na farmę, Alicja Online, kanał Aty to jest raj. Pozdro z podłogi. Pozdrowisz Marcelinę SSO od Veraci? Pozdrawiam Marcelinę. Oczywiście. Lecimy dalej. Nina, kochana, to chciałabym ci powiedzieć, że cię oglądam i śledzę twoje wszystkie filmiki. Mogę wystąpić w twoim odcinku z SSO? Całuję. Nina, to znaczy, jeśli chodzi o występowanie, to tak jak wam mówiłam, nie wyrzucam was z kadru, ale nie umawiam się na nagrywanie również, bo to jest nie fair wobec innych. O, na razie powoli dołączamy do końca. Pisałam już do ciebie dwa odcinki temu. Piszę jeszcze raz, ponieważ wtedy się spieszyłam i nie zadałam tych pytań, których chcę, ale moja sis do ciebie napisała i wiem już, że zrobiłaś odcinek sis Olympia Sun Pai. Przejdźmy do rzeczy. Trochę o mnie. W poprzednim odcinku powiedziałaś, że mnie kojarzysz. No właśnie, kojarzę. Pewnie dlatego, że byłam z tobą w Green Monkeys. A, fakt! W klubie Alien ma na 7 koni i mam nick, sama wiesz jaki. Jestem twoją fanką od 250 subów. Subka dałam po pierwszym filmie. Ojej! Dzięki! To wszystko o mnie. Teraz pytanka. Ostatnio zadałam ci pytanie, kiedy następny film z My Horse. Chodziło mi o to, kiedy jest odcinek, w którym pokazujesz wszystkie moje konie, ale nic się nie stało. Jest taki odcinek, są dwa takie. Będziesz nagrywać odcinki z CS.
CS, w sensie Counter Strike czy Mistrzostwa w SSO. Kiedy Zoo Tycoon? Zoo Tycoon raczej na razie nie będzie. Nagrasz jakiś teledysk, klip? Myślę, że tak. Mindfreeze też na razie nie będzie. Mam pomysł na troszeczkę inne, bardziej takie zaawansowane serie. Mam nadzieję, że też będą się Wam podobać. Ostatnie pytanko. Na przykład, czy odpiszesz? Dziękuję za wiadomość. Buziaki. Odpiszę, odpiszę. Pozdrawiam wszystkich Twoich bliskich. Twój kochany klubik. Ja Ciebie również pozdrawiam. Fajnie. Właśnie tak kojarzyłam, że coś mi mówi. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrowienia. Tak, kochani, właśnie jeśli ja wam odpiszę, to wy już nie odpisujcie tak, jak mówię, żeby nie zajmować tej skrzynki. Hej, mam do ciebie jedną maluśką prośbę. Krystal, czy odpiszesz mi? Zapomniałam ci powiedzieć, że jesteś najlepszą youtuberką. Uwielbiam twoje filmy i uwielbiam. Pewnie nie wiem, co to było. Pozdrawiam cię i całą twoją rodzinę. Ja twoją rodzinkę również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i odpiszę, tak jak mówiłam. Po odcinku. Klara. Cześć, Ata, jestem twoją mega fanką. Pozdrów Godziaka ode mnie. Oczywiście pozdrawiam, jak wróci z pracy. Mam dla ciebie i dla Godziaka mały wierszyk. Lubię Atę, lubię Godzia. Ata jest najlepsza, ale Godziak też ma śmieszka. Bardzo lubię twoje filmy z obojętnie jakiej gry i sama się nimi inspiruję. Super, bardzo się cieszę, dziękuję. Ale w realu masz piękne imię. Sama bym takie chciała. No, a dla mnie ono było może nie przekleństwem, ale... Było średnio z tym imieniem w szkole wcześniej, ale w realu masz pięknie. Aha, to już było, okej, okay, sorry. Sama bym takie chciała. To koniec mojego listu. Pa, Nikola, moje prawdziwe imię. Nikolko, no jakie fajne imię. Pozdrawiam, bardzo ładne imię. Czemu byś chciała? Masz śliczne imię, przestań. Capri, cześć, ja tam mam parę pytanek. Czy pies o rasie Jack Russell Terrier mógłby znaleźć się na YouTube w jakimś. Mógłby znaleźć się na YouTube. No, Jack Russell Terrier to są te takie małe właśnie terierki. No, fajne są. A dlaczego nie? Jeśli chcesz nagrywać o nim filmy, to oczywiście nagrywaj. Jeśli masz jakiś pomysł na kanał, organizuj, rób. Czy zrobisz jakieś spotkanie z widzami, ale na przykład w realu w Warszawie? A co, chciałabyś przyjść? Nie wiem, myślę, że kiedyś zrobię. Na razie się wstydzę pokazać twarzy, a co dopiero spotkać się z widzami, ale oczywiście chciałabym bardzo, także będę na Was czekać. Pozdrowienia, pozdrowienia dla Ciebie, Godziaka. Ja Ciebie również pozdrawiam, Capri, i Twoją rodzinkę, Olivia. Hej, tu Oliwia. Cześć, jestem Oliwia i piszę do ciebie z Białegostoku. Kiedy to czytasz, ja pewnie cudownie spędzam ferie leżąc w łóżku. Ta, jestem chora. No, ale nie miałam tu pisać o sobie. Chciałam ci napisać, że jesteś cudowną osóbką. Nie zachowujesz się jak niektórzy youtuberzy, którzy uważają się za lepszych od innych. Po prostu jesteś sobą. Tak, bo to jest dla mnie najważniejsze w życiu. Czasem, gdy siadam przed telewizorem i włączam twój film, moja mama się przysiada i sama jest wciągnięta. Ojejku, pozdrów mamę ode mnie. Jak super! Bardzo się cieszę. Buziaczki dla mamy i dla ciebie. Mam nadzieję, że przeczytasz moją wiadomość. Serdecznie pozdrawiam ciebie i Godziaka oraz moją przyjaciółkę Julkę, którą też oczywiście pozdrawiam. Twoja wierna widzka. Nie fanka. Tak jest, nie fanka, widzka. PS. Musiałam pisać drugi raz, bo twoja skrzynka jest pełna, a myślałam, że napiszę do ciebie w niedzielę o 23. Będzie się. Że napisanie do ciebie w niedzielę o 23 będzie świetnym pomysłem. Nie, bo ja opróżniam w poniedziałek, nagrywam rano, opróżniam dopiero około tak godziny 13-14, żeby wiecie, było łatwiej wam napisać. Całuski, buziaczki, ale fajnie. Następna osóbka, Oliwia. Hej, Ata. Mam do ciebie pytanka i wierszyk. Pytanka, ulubione danie, to już mówiłam. Jakie masz zwierzątka i jak mają na imię? Mamy pieska, nazywa się Sheila, i moja mama ma jeszcze kotka, który nazywa się Celina. Czy będzie stała pora nagrywania Horse Heaven? Tak, już ci mówię, otwieram moją skrytkę i jest tak. W poniedziałek, w czwartek i w sobotę. Czy będziesz przenosić się z gry Star Stable Horse do SSO? Czy będziesz przenosić konie? Jeśli będą jakieś inne, to na pewno tak. Ile Godziak i ty jesteście razem? Macie lat? Ja mam 23, a Godziak ma 26. To chyba tyle pytań. Teraz wierszyk. A ta najlepsza, pewnie youtuberka jest, ty ją zasubujesz? Jak ja. Kurczę, widzisz, tutaj się pohaczyło i...
A torożce kochają, a ona w swe filmy całą miłość wkłada. Oczywiście, że tak. I chciałabym pozdrowić moje koleżanki Margaret, Diamond Park, Adele Snow, Shadow Ford i oczywiście ciebie, Godziaka i widzów. Ja ciebie również i twoją koleżankę, jedną i drugą również pozdrawiam. Bardzo dziękuję za wiadomość. I słuchajcie, ostatnia wiadomość. Kajsa. Ojej, jakie imię, dzięki Tobie. Cześć, kochana Atakamo. W tym liście chciałabym Ci na początku podziękować za to, że nagrywasz SSO. Masz cudowny głos, piękną postać. Pokazałaś mi grę Horse Heaven. Super, teraz małe pytanka. Czy znasz i będziesz nagrywać tą nową grę od Star Stable? Nazywa się Star Stable Horses i można wyhodować tam konie. Inne maści mustangów. Przenieść je do gry. Mam też prośbę. Czy mogłabyś mi odpisać i pozdrowić mnie na odcinku? A jeszcze jedno pytanie. Czy nie uważasz, że SSO powinno dodać opcję sprawdź, czy skrzynka użytkownika jest pełna? Oj, tak, zdecydowanie. Pozdrawiam osówkę, która tam jest. Pozdrawiam Ciebie, Godziaka, wszystkie liski z klubu i wszystkie atorożce. A dziękuję. Kocham Cię, ja Ciebie też. Pozdrawiam, buziaczki. Myślę, że tą grę, no, nagrałam już, także no. Także zobaczymy, co będzie dalej. I oczywiście, jak widzicie, skrzyneczka cała jest przeczytana. Pozdrawiam Ciebie i Godziaka. Tak, kochani, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. Dla mnie wiadomości od Was były przemiłe, przecudowne. Mam nadzieję, że będziecie mogli się dopisać tutaj na następny tydzień. Będzie ten mailbox trwał do momentu, kiedy nie otworzę skrytki pocztowej, bo wtedy wiecie, będziecie mogli pisać do mnie tam. I mam nadzieję, że tak jak mówiłam, filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapeczkach w górę, o komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć! Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Kto wytrwał do końca, łapeczka w górę i piszcie w komentarzach. Ja wytrzymałam, ja wytrzymałam. Pa, pa!